Cześć, przygotowałem zestawienie zdolności kredytowej dla mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego. Dochód netto 2,5, 4, 5,5 tysiąca złotych. Wiek kredytobiorcy, czyli w momencie zaciągania kredytu 30, 40, 50 lub 60 lat i wkład własny w wysokości 20%. Pierwsze założenie, 2,5 tysiąca dochodu netto. Z tej strony mamy wiek kredytobiorcy, czyli te lata, ile obecnie kredytobiorca ma lat. I tu mamy zdolność w poszczególnych bankach. Chodzi mi o to, żeby pokazać, jakie wychodzą różnice między różnymi bankami i jak wiek ma znaczenie na przełożenie na zdolność kredytową. I przykładowo, zwróćmy uwagę na 30-latka. Tutaj nie ma dużych różnic, jeżeli chodzi o zdolności kredytowe między bankami, ale jeżeli chodzi na przykład o osoby już starsze, to są banki, w których zdolność będzie wychodziła na dosyć wysokim poziomie, a są takie, które już nie udzielą w ogóle kredytu, więc tutaj to już ma znaczenie. Przedział zdolnościowy dla osoby z takim dochodem zaczyna się od około 82 tysięcy złotych, a kończy na zerze, czyli są banki, które nawet tutaj przy starszej osobie nie udzielą żadnej kwoty kredytu. Kolejne założenie to jest 4 tysiące dochodu netto i tutaj mamy podział zdolnościowy od 200 tysięcy złotych. Tak samo kończymy nawet na braku zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że nawet ten bank drugi, który w tym momencie ma najwyższą zdolność dla młodszych osób, dla starszych osób nie ma w ogóle przewidzianej zdolności. Po prostu dla 60-latków nie udziela kredytu. I tutaj, jeżeli chodzi o zdolność, ja porównywałem te wyliczenia z wyliczeniami sprzed roku, to praktycznie około 50% obecnie jest zdolność niższa niż była jeszcze przed wzrostami WIBOR-u, więc jest to duża różnica. Co tu ciekawego jeszcze w tych wyliczeniach, to zdolność w tym momencie drastycznie spada, oczywiście tak jak w poprzednich prezentacjach, dla osób wiekowych, czyli ten czas, ten wiek, w którym się zaciąga kredyt, ma tutaj duże znaczenie po prostu z uwagi na wiek emerytalny. I ostatnie założenie to jest 5,5 tysiąca dochodu netto, tak samo mieszkaniec Gorzowa i przedział zdolnościowy od 320 tysięcy dla osób z wiekiem tutaj 30 lat i oczywiście im starsze osoby, tym zdolność mniejsza. Tu też proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o 60-latków, to też ta zdolność występuje, jest na niższym poziomie, ale oczywiście też tutaj pewne pole manewru, jeżeli chodzi o kredyt, jest. Jeżeli w Twoim banku nie wychodzi, to nie poddawaj się. Warto podjąć kolejne próby, aby zweryfikować zdolność po prostu w innych miejscach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obserwowania kanału, a także do subskrybowania. Pozdrawiam, cześć.